Karol Plewa, Warsaw Dance and Disco Show. Bawimy się dzisiaj na Torwarze. Bawi się z nami zespół Boys i lider zespołu Boys Marcin Miller. Marcin, niewdzięczne zadanie dziennikarza to jest weryfikowanie plotek, bądź ich obalanie, ale chodzi mi o to, czy zespół Boys szykuje się w tym roku na Eurowizję. A widziałem coś takiego, chyba tam Super Expo coś przyszykował, że... Ale to jest, wiecie, no to jest zestawienie pewnych osób, jakiś tam sondaż pewnej gazety, no i tyle. Ja nie przewiduję, że wystąpię na Eurowizji, nie mam nawet żadnej piosenki, tak więc spokojnie, kochani, zostaję w kręgu muzyki disco polo, tak więc nigdzie się nie wybieram. Aczkolwiek kiedyś mówiłem faktycznie otwarcie, że chciałbym wystąpić w Eurowizji, że jest to moim jakby kolejnym jakby takim zadaniem, taka poprzeczka, czyli albo płaszczyzna. To tańcu z gwiazdami kolejny priorytet. Wiesz, taniec z gwiazdami to jakby wyszedł, to była propozycja, czyli z zewnątrz, ja po prostu musiałem to rozważyć. Natomiast tutaj jakby z założenia, że sam sobie to wybrałem, ale potem zobaczyłem, co to, jak to wszystko się odbywa, tak więc pomyślałem sobie, a niech tam będzie te kółko wzajemnej adoracji, niech tam sobie się tam wspierają, a my mamy i tak dobrze w disco polo. Ukazała się niedawno najnowsza płyta zespołu Boys, hit wszechczasów. Jak się czujesz jako wykonawca tego hitu wszechczasów, bo Szalona przecież właśnie ten tytuł uzyskała. No właśnie nie bez kozery nazwałem tak płytę, ponieważ no, jak już materiał kończymy na płytę, to po tym siedzimy i wymyślamy te tytuły, prawda? I tutaj pomyślałem sobie, kurczę, no bardzo fajny tytuł. Poza tym ja bardzo cieszę się, że piosenka Jesteś Szalona bądź Szalona uzyskała miano hitu wszechczasów, gdzie te, no, to była po prostu piosenka jedna, nie wiem, tam z 200 chyba, czy tam z iluś, tam już nie pamiętam. Tak więc to było bardzo miłe i bardzo przyjemne. Dziękuję w imieniu całego zespołu i w imieniu twórców również. No i właśnie pomyśleliśmy sobie, kurczę, no szkoda, żeby ten tytuł się zmarnował, tak więc będzie tak się nazywała nasza płyta. Zespół Boys, hit wszechczasów. Mam nadzieję, że każdy na tej płycie znajdzie jakiś swój hit wszechczasów. Słuchaj Marcin, jak zapatrujesz się, bo mamy takie czasy, że te przeboje są przebojami sezonowymi. Czy dzisiaj da się napisać taką piosenkę, stworzyć taką piosenkę jak Szalona? Kochani, wszystko się da. Problem polega na tym, że nie wiem jak to u innych jest. Ja na przykład jak pisząc już jakikolwiek tekst, bądź przepraszam, jakikolwiek utwór, no nie wychodzę z założenia, że będzie to hitem, ponieważ ja już się przyzwyczaiłem do tego i to było tak jakby taka renoma, że nad utworem, nad którym bardziej pracowałem, tam siedziałem, dłubałem go, zmieniałem jakieś tam tonacje, próbowałem, żeby on jakiś był inny, może bardziej jakiś ambitniejszy, to tym bardziej ludziom się takie utwory nie podobały, a zrobiłem po prostu od niechcenia, no może nie od niechcenia, ale bo ja lubię takie swojskie klimaty i taki utwór, powiedzmy, nazwijmy to weselny i raptem okazuje się, że to jest hicior i ta piosenka po prostu jest teraz kojarzona ze zespołem Boys. I tutaj mówię oczywiście o piosence Przemyśl swój wybór malutka, tak więc no nie wiadomo co się dzieje, no tak więc ja uważam, że po prostu to ludzie decydują, co jest hitem, a nie ty. No wiadomo, że w niektórych stacjach, w niektórych agencjach koncertowych, artystycznych, czy tam firmach jest tak, że jest duży potencjał majątkowy na jakąś tam reklamowy, na jakąś tam, na jakiś utwór, na jakiś produkt i to cały czas jest wałkowane, aż w końcu człowiekowi wbije się do mózgu i potem chodzi i śpiewa. Natomiast disco polo jest o wiele lepiej, łatwiej, ponieważ to ludzie oceniają, co im się podoba. Wydajesz utwór i raptem okazuje, że ten utwór jest na ustach wszystkich i to jest miłe, to jest przyjemne. Marcin, Ostruda i Łów co roku udowadniają swoją markę, potencjał. Dzisiaj to samo zadanie chyba przed Torwarem. Wiesz co, dla mnie to jest, ja wiem, że może to tak już rutynowo zabrzmi, ale jest to jeden z wielu koncertów, które po prostu, na których po prostu, no jesteśmy. No. Jest już tych koncertów bardzo dużo. Zespół Boys, nie wiem, nie ma postu, nie ma adwentu. Co tydzień są koncerty. Ja już nie powiem, bo to chyba już to, do znudzenia to wszystko. Przepraszam, chyba mówią, że tam w ogóle w domu nie siedzą. No, tak u mnie jest. Ja ostatnimi czasy siedziałem tylko 2 dni w domu i non stop teraz na wyjazdach jestem. Teraz znowu kręcimy ten odcinki Disco Stara, prawda? Więc znowu jestem jakby gospodarzem Disco Stara, prowadzę go i też jest z tym sporo pracy. Poza tym mam jeszcze sporo rozmów tam z Polsatem, jeszcze z innymi telewizjami, tak więc no kręci się, po prostu kręci się. Ja widzę, że ten rynek jednak cały czas rozwija się i jest takim no, niesamowitym kąskiem
dla stacji telewizyjnych, które jednak widzą w nim potencjał, tylko czasami wstydzą się go ruszyć. A to nie wolno się bać, nie wolno się wstydzić, po prostu trzeba brać, póki to jest gorące. Dzisiaj obalamy kolejny mit na temat disco polo. I może na koniec takie pytanie, bo mówi się, że piosenki disco polo są błahe, ponieważ dotyczą miłości, a przecież miłość nigdy nie jest błaha. Wiesz co, ale to powiedzcie mi, pokażcie mi, nie wiem, jakiegoś twórcę, który by nie śpiewał o miłości. Oni tylko tak udają, że nie śpiewają o miłości, a jednak wszystkie piosenki, które gdzieś tam, nie wiem, się przejawiają i słyszymy, no to są o miłości. No, może wyjątkiem jest tutaj, nie wiem, no hip-hopowcy, raperzy i tak dalej, ale oni mają swój klimat. Oni mają te fajne te disy, czyli te, nie wiem, te kłótnie i tak dalej. Ja to bardzo lubię, kurczę, posłuchać ich. No ale ja uważam, że no cóż, no miłość jest bardzo piękna, trzeba o niej pisać, trzeba o niej śpiewać i jest, to jest naprawdę wdzięczny temat do pisania. I teraz bardzo ciężko jest napisać wolną piosenkę, czyli balladę o miłości, która stanie się hitem. Bardzo ciężko. Czyli moi drodzy, dwa mity dzisiaj obalone. Zespół Boys na Eurowizję póki co przynajmniej nie jedzie, a disco polo na pewno nie jest błahe, a ze mną rozmawiał Marcin Miller, lider zespołu Boys. Dziękujemy bardzo.